Cześć! To jest podcast Róż się zdrowo. Rozmawiamy tutaj o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych. I nie tylko. Serdecznie zapraszam. Tomasz Hruświcki. Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Róż się zdrowo. Dzisiaj jest ze mną Artur Hryszko. Trener przygotowania motorycznego, trener kolarstwa, head coach Train for Skills, dwukrotny mistrz w kolarskim downhillu. Artur, co jeszcze opowiesz o sobie? Cześć, dzięki w ogóle Tomek za zaproszenie do podcastu. Bardzo się cieszę, że, że mogę tutaj być i mam nadzieję, że będzie miła rozmowa. No, co mogę powiedzieć o sobie? To, co powiedziałeś, i tak naprawdę. Cały czas się uczę, coś tam staram się robić swojego. Myślę, że też wyjdzie dużo w trakcie rozmowy. Mhm, jak najbardziej. Powiedz mi, tak rozgrzewkowo, że tak powiem, się zapytam, jak zostałeś trenerem, jak to się u ciebie wszystko potoczyło. To jest taka historia, że wszystko zaczęło się na studiach. Kiedy byłem na drugim, na drugim roku studiów na wychowaniu fizycznym. Wtedy to już był czas, kiedy stwierdziłem, że no studia Okej okay, chyba mi nic nie dadzą, i trzeba po prostu działać po swojemu i znaleźć coś, co będzie mi pasowało, co będę lubiał robić i tak Zawsze generalnie siedziałem właśnie w sporcie, zresztą już byłem zawodnikiem kolarstwa zjazdowego. I po prostu jakoś tak wyszło, że zacząłem pisać tego bloga Train for Skills. Na początku to były takie czyste wskazówki treningowe dla ludzi ćwiczących rekreacyjnie. Z czasem zaczęły się zgłaszać osoby, które chciały pomocy w planach treningowych, które chciały pomocy na treningach takich personalnych. I, i tak się tak naprawdę do dzisiaj to, to kręci po prostu troszkę na, na większą skalę i troszkę mocniej, ponieważ y, zacząłem działać mocniej jako trener na, na siłowni i z programami treningowymi obecnie no, prowadzę swoją działalność i jakby. Mamy trochę ludzi po sobą. Mówiłeś o przyszłości sportowej. Od kiedy mniej więcej zaczęły jeździć w ogóle na rowerze? Kiedy ci wpadł ten pomysł, żeby zacząć z pełną prędkością zjeżdżać w trudnym terenie? Tak naprawdę jeżdżę na rowerze odkąd pamiętam. To naprawdę jest taka zajawka od dziecka. Kiedy miałem 11 czy 12 lat, to sprawiłem sobie. Rodzice mi sprawili, bo jeszcze nie miałem pieniędzy. Taki rower powiedzmy bardziej do, wtedy to nazywali taka freestylówka, zjazdówka, taki rower, no wiesz, teoretycznie do jazdy w terenie, ale teraz to by się do niczego nie nadawał. No i co, zacząłem sobie po prostu tak jeździć, lubiałem bardzo po prostu gdzieś tam jeździć sobie po lesie, po, po tych ścieżkach. Też mnie zmotywował taki serial, który był na Extreme Sport, in TV, tam chłopaki właśnie skakali na tych rowerach, pokazywali takie no, sztuczki, co można robić na tym rowerze. Później poznałem ludzi po prostu gdzieś tam w lesie, którzy też to robią. No i jakoś się w to wkręciłem, zacząłem z nimi jeździć. Później tak po prostu w to się wciągnąłem, że, że zaczęliśmy jeździć na zawody i, i dość mocno startować. I tak naprawdę to było do, do tamtego sezonu. Później nieco mnie kontuzja przystopowała, więc musiałem zwolnić. Okej, okay. co Ci się tam przytrafiło z tej kontuzji? Oj, te, te kontuzje to tak naprawdę były co roku, od y, chyba 2014 roku. Gdzieś tam e, no zdarzało się wstrząśnienie mózgu, później miałem e, urwane więzadła w stawie ramiennym, e, tutaj w barku, więc to też mnie wyłączyło na chwilę. Później taka poważniejsza kontuzja no to, no to była pęknięta nerka i to tak naprawdę się stało dwa lata temu i od tamtej pory troszkę, troszkę zluzowałem, bo. Bo po prostu nie mogę sobie teraz pozwolić na kontuzję, bo gdzieś tam no, muszę coś robić, a te kontuzje po prostu mnie wyłączają z pracy i, i ze sportu ogólnie, więc, mm -hmm. więc troszkę zwolniłem. Z czegoś trzeba życia, ubezpieczenie jest drogie, nie? No, dokładnie. <grych> w takim przypadku. E, dobra, powiedz mi, i, bo mówisz, że to jakby trenowanie innych przyszło ci tak stopniowo, zresztą podobnie jak u mnie, czyli na początku coś tam człowiek zaczyna pisać, potem pomaga znajomym, potem znajomym, znajomym tak, i tak, tak rodzina, się toczy. I tak dalej. E, ale aktualnie widzę, że bardzo mocno działać przede wszystkim w kontekście przygotowania motorycznego, przygotowania motorycznego wśród kolarzy, ale też i innych sportowców zapewne. Jak edukacja mniej więcej wyglądała do zostania właśnie takim typowym trenerem przygotowania motorycznego? Bo to nie jest już tak, że ktoś wstaje albo kończy weekendowy kurs i mówi, że od dzisiaj będę trenerem przygotowania motorycznego. Co trzeba było zrobić w Twoim przypadku? Tak, no więc jeszcze wracając do tych początków, to yy, pamiętam jak właśnie zrobiłem ten pierwszy kurs trenera personalnego, bo po prostu chciałem znaleźć pracę na siłowni. To było coś, co, co wydawało mi się, że lubię robić, i, i po prostu to było fajne. I to było na drugim roku studiów, i po tym kursie wydawało mi się, że, kurde, wiem wszystko, nie? No to znam wszystkie ćwiczenia, jakieś tam podstawowe periodyzacje, co tu można więcej robić. No, no i wtedy też zrobiłem tego bloga. I, I po prostu zacząłem pisać i tak naprawdę sam wiesz, im bardziej się człowiek wgłębia w tematy, tym y, coraz bardziej się uświadamia, że im coraz mniej wiemy. Nie? Im więcej się dowiadujesz, mm -hmm. to ten temat się wydaje coraz głębszy i po prostu tak trwa to do dzisiaj. Było w trakcie no naprawdę y, bardzo dużo szkoleń z zakresu przygotowania motorycznego, szkoleń takich ogólnie ruchowych, trochę z rehabilitacji. Gdzieś to, gdzieś to w tej pracy zawsze łączymy jako trenerzy i jakby, no te szkolenia naprawdę dużo wniosły, bo, bo były to szkolenia z ludźmi, który, którzy mi otworzyli troszkę głowę, były to szkolenia z zagranicy, więc też jakby inne spojrzenie, jak to robią my za granicą i gdzieś to cały czas mnie pchało do przodu i po prostu motywowało, żeby szukać coraz więcej informacji no i to jest naprawdę coś, co, co mnie jara, tak mówiąc tak kolokwialnie i po prostu chcę w tym siedzieć, więc cały czas się w tym rozwijam i no, i widzę, że jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Mhm. Mm no, y tak jak mówisz, nie? To jest nauka na całe życie, i im więcej człowiek się uczy, tym zdaje sobie sprawę, że mniej wie. To jest chyba ten efekt duninga kregera coś takiego. Tak, to dokładnie. jest ta krzywa właśnie uczenia się, mhm. nie? że na początku przeczytam jedną książkę i wiem wszystko. Nie? tak, tak było, no. Myślę, że każdy tak miał, nie? że teraz zjem wszystkich trenerów w internecie, każdemu pokażę, jak się powinno trenować, a potem człowiek zaczyna się wgłębiać i każdy aspekt rozbijać na drobne, to się okaże, że jest, okazuje, że jest zupełnie inaczej. Ale idźmy powoli jakby ku przewodniemu te, te, tematowi, czyli e, sile w kolarstwie. Jeśli w sportach wytrzymałościowych zaprosiłem Cię do tego podcastu, ponieważ uważam, że jesteś chyba najlepszą osobą, która może nam trochę opowiadać o treningu siłowym w kolarstwie czy w sportach wytrzymałościowych, bo głównie w tym siedzisz. A to jest rzecz, którą zazwyczaj się zaniedbuje, zarówno pod kątem jakby wykonywania takich treningów, jak i pod kątem wiedzy. Powiedz mi w ogóle, tak może trochę retoryczne pytanie, ale czy ta siła w kolarstwie czy w jakichkolwiek innych sportach wytrzymałościowych jest w ogóle nam potrzebna? Krótko mówiąc, tak, ale to, to mam nadzieję, że już większość ćwiczących i trenujących jest tego świadoma, że nie wystarczy tylko robić ten swój jakby sport docelowy, co oczywiście jest najważniejsze, bo poniekąd ten trening siłowy i pomimo tego, że jakby z tego się utrzymuje jako trener, to ten trening siłowy jest tylko dodatkiem. To, to jest dodatek, ale to jest dodatek, który musi być. To, to, to jest po prostu tak jak skład, z przepisem na na jakieś danie, gdzie po prostu no, musi coś być nawet w małej proporcji, ale musi to być, żeby po prostu ten efekt docelowy był osiągnięty i, i to miało jakikolwiek sens i rozumiem też y, taką y, taką sprzeczność, czy jakby niezrozumienie tego, że czy trening może pomagać, taki trening siłowy, czy może pomagać w sportach wytrzymałościowych, ponieważ no, są to dwa różne spektrum, prawda? No, siła to jest zupełnie taką, ukażemy pewnie siłę z ciężkimi ciężarami, gdzie dźwigamy coś na Raz albo trzy razy jest to, jest to dość wolne, a z drugiej strony mamy sport wytrzymałościowy, gdzie wykonujemy dość e, taki niski albo umiarkowany wysiłek przez długi okres czasu. Więc na pierwszy rzut oka to nijak ma się do siebie. Ale jeśli zagłębimy się dokładnie w fizjologię i to, jakich sił używamy, jak i. No, no, korzyst, tak czy się jak korzystamy ze wszystkich mięśni, w tym i w tym. Więc jakby. Są rzeczy, które to łączy i na pewno trening siłowy, siłowy pozytywnie wpływa na, na wytrzymałość w sporcie i na sporty właśnie wytrzymałościowe. Mhm. Jakie największe korzyści byś widział właśnie z uprawiania takiego treningu typowo siłowego, czy nawet przygotowania motorycznego takiego do, 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 do sportu, jakim jest kolarstwo, triatlon, bieganie? Co najwięcej można z tego wyciągnąć? No, to widzę, widzę kilka sfer, i tak jakby z własnego doświadczenia, to po pierwsze, te osoby, które, które gdzieś tam długo siedzą w sporcie wytrzymałościowym w kolarstwie, czy w po prostu biegach, są wytrenowane pod takim względem, że OK, są wytrzymałe, ale kiedy przychodzą na jakiś trening siłowy, na trening motoryczny, to po pierwsze, widać ten brak umiejętności ruchu takiego ogólnego. Po prostu ta osoba nie wie, jak zrobić wykrok, jak zrobić prawidłowy przysiad albo po prostu nie jest w stanie, bo te adaptacje przez lata treningu wytrzymałościowego tak siadły po prostu na nasz układ ruchu, że, że jest ciężko przyjąć poprawną pozycję. I jakby to jest pierwsza rzecz, że po prostu no, jakby sport i sport jest fajny, ale musimy pamiętać o tym, że jednak dla większości z nas jest to tylko dodatek w życiu. Chcemy żyć długo, chcemy być zdrowi, więc ten ruch ogólny, ta sprawność taka ogólna, która będzie dawała zdrowie jest najważniejsza i, i to naprawiamy na treningu też takim siłowym, motorycznym. Po drugie to jest profilaktyka, czyli jeżdżąc cały czas na rowerze bądź biegając długie dystanse i nie dbając o, o inne aspekty jak siła, jak zdrowie naszej tkanki łącznej, naszych więzadeł, ścięgien, też można szybciej doprowadzić do kontuzji. Ponieważ no, trening siłowy, trening motoryczny fajnie można ukierunkować właśnie na wzmocnienie tego aparatu ruchu, tak, żeby on był zdrowy i, i mniej więcej zadbać o tą profilaktykę. Więc to jest taka druga strefa. No a po trzecie, no, to zwiększenie takich ogólnych wyników, bo trening siłowy może działać fajnie w kontekście zwiększenia ogólnej mocy. Jak wiemy, w kolarstwie posługujemy się mocą na co dzień, jeśli trenujemy z pomiarem mocy. No siła, siła wpływa na to, że możemy generować większą moc, możemy wykorzystać więcej siły w szybszym tempie, jeśli trening jest dobrze ukierunkowany na, na moc, czyli ten, tą krzywą RFD, tempo rozwoju siły. Więc no jest tutaj multum rzeczy, które może wpłynąć od zdrowia po wyniki sportowe w, spor w tym sporcie wytrzymałościowym. Mhm. Jak najbardziej się zgadzam. No i myślę, że w takiej dyscyplinie jak kolarstwo, szczególnie kolarstwo zjazdowe, prewencja kontuzji, chyba nie. Gdzieś tam jednak, jeżeli mamy ten aparat ruchu silny, sprawny, zdrowy, obojczyki obudowane są jakąś tkanką mięśniową i, i kości są silne, to to się tak szybko nie łami. Nie? To co widać często u kolarzy szosowych, czyli. W zasadzie niewielki upadek czasem, a bojczyk jest połamany potem, nie? No z racji po prostu dużych ubytków w obrębie gęstości kości, jak i napięcia mięśniowego, które, które gdzieś tam się pojawia. W kolarstwie czy w ogóle w sportach wytrzymałościowych często słyszysz się, że nie trenuje siły, bo za bardzo urosnę. Jak się na to zapatrujesz? Hmm, chciałbym, żeby to było takie łatwe, że będę trenował siłę i za bardzo rosnę. <grytanie> ja naprawdę z tym walczę już odkąd pamiętam, bo, bo jakby całe życie wykonuję poniekąd troszkę ten sport wytrzymałościowy. To jest kolarstwo zjazdowe, jest to krótszy wysiłek niż w maratonach czy cross country, no ale dalej jest to sport wytrzymałościowy. I, I trenuję też na siłowni i według opinii moich znajomych to trenuję bardzo dużo, ale jeśli popatrzysz na mnie, no to, no to sorry, ale ja nie jestem wielki, nie jestem duży, i, i po prostu no to nie jest takie łatwe, żeby przybrać tak dużo na masie. Po drugie nie trenuję też cały czas z treningiem hipertroficznym, bo, bo ludzie kojarzą trening siłowy z tym, że, żeby po prostu nabrać więcej masy ciała, tak? No, no to tak nie działa do końca. Trzeba dobrać odpowiednie obciążenie, ob odpowiednią objętość, regenerację, czas przerwy i tak dalej, żeby stworzyć te warunki do wzrostu mięśni i, i jeśli... Byśmy trenowali cały czas takim treningiem kulturystycznym, 3 razy 12 przez cały rok, czy tam podobne protokoły, no to mo może byśmy przybrali na masie, ale pamiętajmy, że, że cały czas uprawiamy sport wytrzymałościowy, a to poniekąd też blokuje rozwój tej nadmiernej tkanki mięśniowej, więc to nie jest takie łatwe i, i zwiększamy oczywiście siłę, i może dojść troszkę tej masy mięśniowej, ale, ale to nie będzie aż tak straszne. No jak najbardziej, nie trochę gdzieś tam wody, ewentualnie mięsień więcej nabierze, trochę może urośnie, ale to szybko zniknie, jak wejdziemy, wejdziemy w sezon nie? i zaczniemy spędzać na rowerze Dokładnie. kilkanaście godzin, zazwyczaj w tygodniu, to jednak ta jedna czy dwie jednostki treningu siłowego mają się niestety nijak do tego, co się robi, poza, to jest jeden z takich mitów, który jest dosyć popularny, drugi, który ja najczęściej słyszę, to w dwóch odmianach można by powiedzieć, jeden to jest na zasadzie nie trenuję nóg, bo nogi już zrobiłem na rowerze, a drugi to jest y, trenuję tylko nogi, bo, bo ich używam na rowerze. Y, czy w ogóle jest jakieś ziarno prawdy w jednym i w drugim zdaniu, czy w ogóle są wyrwane z kontekstu i nie mają zupełnie sensu? Yy, tak. Yy, to też się spotkałem z tymi opiniami i z, yy, z takim podejściem, czyli jakby dwie zupełnie różne sytuacje, i, i kiedyś słuchałem t, yy, Twojego podcastu z Właśnie ty miałeś z kimś podcast i też fajnie o tym właśnie powiedziałeś, że, że jakby kolasz, pomimo tego, że trenuje, jakby ćwiczy cały czas nogi jeżdżąc na rowerze, no bo używamy tych nóg, no to jest po pierwsze też zupełnie inny wysiłek, zupełna inna praca, inne adaptacje i nie zbudujemy mocy maksymalnej na rowerze. No nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie dać takiego obciążenia. Po drugie mamy tutaj rozdzieloną też pracę kończyn, więc... To nie będzie trening siły maksymalnej, a jak wiemy, siła maksymalna jest potrzebna do. No stanowi podstawę do, do po prostu każdej innej ekspresji siły. Po drugie, też potrzebujemy trenować nogi, nawet jeśli używa, używamy je na rowerze, i tylko, że po prostu w innej objętości i o innej częstotliwości. Jeśli jesteśmy w sezonie, to rzeczywiście wystarczy tam raz czy dwa razy. Nikt się nie będzie kotował w sezonie trzy razy na siłownie pójść, żeby zrobić po prostu nogi, tylko wystarczy ten mocny bodziec, żeby po prostu dać bodziec do, do zachowania siły, czy do rozwoju siły i, i to powinno wystarczyć, natomiast no musimy to robić, tylko za, trzeba zachować te optymalne proporcje. Mhm. No jak najbardziej się zgadzam z tym, co mówisz. To też jest ważne, że tak jak powiedziałeś, tą moc sprinterską, zazwyczaj no, częściowo można tam troszeczkę podbudować na rowerze, ale no, większość wynika z tego po prostu, jak silne mamy mięśnie, i to nie tylko nóg, ale i całego ciała, jak mocno transferujemy tą moc w korbę, w pedały, w koło. I tego się nie zbuduje tylko i wyłącznie na rowerze. To trzeba podargać trochę ciężarów. Zresztą chyba dobrym przykładem jest właśnie kolarstwo zjazdowe, czy, czy, czy chociażby forecross, czy, czy dyscypliny z BMX-u, gdzie właśnie ta moc maksymalna, czy taka moc 30-sekundowa, jednominutowa, czyli te wysiłki mocno-beztlenowe, no są jednymi chyba z najważniejszych. A zawodnicy bardzo dużo wtedy trenują na siłowni, żeby to zbudować, nie? Jeśli się nie mylę. Tak, dokładnie. No to jest ta moc startowa. Te pierwsze kilka sekund sprintu, ten sprint do mety, ten sprint gdzieś tam pomiędzy w trakcie zjazdu. No i to na pewno wymaga sporych pokładów siły, sporych pokładów mocy, a, a no, największe wartości tej siły możemy osiągnąć trenując na, na siłowni, gdzieś tam mądrym planem. I też jeszcze ważna rzecz, o której sobie przypomniałem, że mm, ważna jest trening siłowy, też fajnie wpływa na ekonomię ruchu, bo udowodniono, że po prostu będąc silniejszym, będziesz mniej wykorzystywał, tracił energii podczas sportów wytrzymałościowych, w ogóle nie trenując siłowo. A jakby tracąc mniej energii, jesteś w stanie przebiec więcej, jesteś w stanie biec dłużej, więc no, to jest też bardzo fajny argument. No sport wytrzymałościowy, to co ja staram się często powtarzać, to nie jest sport, w którym wygrywa ta osoba, która się najbardziej zmęczy, tylko ta osoba, która się zmęczy w odpowiednim momencie. Nie? I właśnie ta ekonomika ruchu jest super istotna we wszystkich sportach wytrzymałościowych. I tak jak mówisz, też gdzieś czytałem kiedyś badania w kontekście właśnie kolarstwa i e, treningu siłowego, że bardzo fajnie wspomaga tą, tą ekonomię ruchu. Gdzieś chyba nawet jakiś post kiedyś o tym pisałem, jak będę miał możliwość, znajdę, podlinkuję, też tobie podeślę, e, bo to chyba było... W w o te badania. Jak już sobie wytłumaczyliśmy, że siła jest nam potrzebna i że warto trenować siłowo, to powiedz mi, jak to zrobić w sytuacji, kiedy mam mało czasu na trening. Czyli jestem osobą, która pracuje na etacie, ma rodzinę, ma dom. W czasu w tygodniu mam 6, 7, 8, czasem 9 godzin na, na trening. Jak wpleść ten trening siłowy? Czy w ogóle jest wtedy sens go wplatać w swój plan treningowy, zarówno w okresie przygotowawczym przez zimę, jak i w sezonie. Generalnie, jeśli bo powiedziałeś, że jeśli masz 7-8 godzin, no to z doświadczenia wiem, że u moich osób, jakby ktoś mi powiedział, że ma 7-8 godzin w tygodniu na trening, to jest, to jest bardzo dużo ja się cieszę. Bo, bo też to i, i to twoje zdanie też jest mało, no bo, no bo rzeczywiście tak jest. A to, a to i tak jest wystarczająco po prostu, żeby gdzieś tam wpleść jakiś w miarę mądry trening, który zarówno będzie poprawiał nam siłę, jak i gdzieś tam robił jako profilaktyka tych kontuzji. Więc musimy się zastanowić, po pierwsze, to jest oczywiste, jaki mamy cel i, i co trenujemy, czy jesteśmy, jakie mamy aspiracje i tak dalej, i czego nam brakuje, bo, bo czasami jest tak, że ktoś wcześniej trenował więcej na siłowni, no to, no to gdzieś tam może już ma jakiś potencjał siłowy, więc może lepiej, żeby się skupił na. Na treningach tych wydolnościowych. Natomiast jeśli y, z drugiej strony częstszy przypadek, gdzie nikt nigdy ktoś nie trenował na siłowni, cały czas jeździł na rowerze, albo ta siłownia była taka bardzo sporadyczna, no to może po potrzebuje więcej czasu na siłownię. No to jest naprawdę y, bardzo indywidualna rzecz, ale uważam, że y, te dwie jednostki treningu siłowego, i to nie musi być długa jednostka, to wystarczy 60 minut, czyli masz dwie godziny w tygodniu, to jest no co to jest? To jest naprawdę bardzo, bardzo mało. A to wystarczy, żeby u początkujących wywołać jakieś adaptacje, a u może nieco bardziej zamasowanych utrzymać, o ile jeszcze wykonują sport swój docelowy. Czyli wychodzisz z założenia, że te dwa razy w tygodniu to jest takie minimum, żeby gdzieś tam utrzymać tą adaptację i mieć możliwość progresji i obciążenia? Tak, chyba że w sezonie, bo wiem, jak bywa w sezonie, jest lato, jest sezon, często na rowerze, często duże zmęczenie i tak dalej. No, to, no to, to jest już życie, bywa różnie. Ja mówię, że dwie jednostki minimum, ale wiem, że w sezonie też czasami jest po prostu jedna, żeby z tym nie zapomnieć. No dokładnie. No ja podobnie robię, czyli staram się zawsze minimum te dwie jednostki siłowe w, przez zimę, przynajmniej aplikować do planu. A w sezonie bardziej w formie takiego podtrzymania, korekcji, gdzieś tam tej pozycji, jakieś takie prostsze rzeczy do zrobienia. Jedna jednostka co czasem jest fajna, ale nie oszukujmy się tą jedną jednostką. Nie będziemy w stanie dobrze budować. Siły, nie? szczególnie kiedy jest jeszcze wysoka intensywność, objętość treningu wytrzymałościowego. A mówisz, że 6-7 godzin to dla ciebie dużo, to bardzo fajnie obrazuje, jak różne jest podejście w różnych środowiskach. Bo jak gdzieś tam spotykając się z zawodnikami, rozmawiając z nimi, właśnie głównie z dyscyplin typu XC czy, czy, czy maraton, dla nich 6-7 godzin to jest bardzo mało. Oni chcieliby 20 godzin tygodniowo trenować, co rzadko ma w ogóle sens. Ale tak jak mówisz, 6-7 godzin to już jest wystarczający czas, żeby mądrze ułożyć plan treningowy, nie? Tak, to znaczy wiem też, że na, na treningach takich wydolnościowych spędzacie, spędzamy więcej czasu na rowerze, nie? więc to też się inaczej liczy. To nie jest 60 minut, tylko jeszcze, jeszcze dłużej, łącznie z organizacją i, i tak dalej. No dokładnie, nie? To trzeba wszystko wyliczyć, bo... Trening zimą na rowerze, wychodząc na zewnątrz to plus półtorej godziny, nie? Do, do, do czasu spędzonego na rowerze to jest czasem minimum. Powiedz mi, co zrobić, kiedy mam dużo czasu? Czyli mam możliwość trenowania 12-14 godzin nawet w tygodniu, czyli jestem jakimś na przykład młodym, perspektywicznym zawodnikiem, nie mam jeszcze pracy, mam mało obowiązków na głowie, mogę trenować i mam takie możliwości. Co wtedy robić, jak to wpleść? To, no to wtedy jesteś idealnym przypadkiem, idealnym podopiecznym. Konsultujesz się z jakimś dobrym trenerem, znajomym, który ci podpowie, jak to robić, albo z nim zaczynasz współpracę, bo chyba, że dopiero zaczynasz, no to wszystko, co zrobisz, to, to będzie miało sens albo da jakieś efekty. No ale wtedy, mm, moim zdaniem, najlepiej będzie po prostu zastosować pełną periodyzację. Pełne przygotowanie fizyczne, czyli usiąść do tego, zaplanować sobie, jeśli mam dużo czasu, to zaplanuję sobie mniej więcej co robię w każdym miesiącu, żeby to miało ręce i nogi z takiej perspektywy długoterminowej, bo też nie, nie potrafię zaplanować treningu tylko na 30 dni, gdy, kiedy nie wiem, co będzie dalej. Musimy mieć pogląd ten taki długoterminowy, to jest niezwykle ważne i dopiero wtedy sobie zaplanować każdy, każdy miesiąc i każdy tydzień każdą jednostkę. Mm. I wtedy właśnie stosowałbym pełną periodyzację u, u osób, gdzie dopiero zaczynają, To nawet taka klasyczna, z której każdy korzysta, periodyzacja blokowa, gdzie po prostu w konkretnym okresie czasu kształtujemy konkretną ekspresję siły, czyli tam mamy tą, tą wytrzymałość mięśniową, czy adaptację, troszkę hipertrofii, siłę maksymalną i moc, żeby po prostu jednak to wszystko przerobić, nie? bo to też jest ważne, żeby, żeby nie trenować cały czas tego samego, tylko jak już mamy dużo czasu, to fajnie ułożyć. Trening siłowy, trening na moc, treningi rowerowe jakoś to połączyć, żeby też nie miały wpływu na siebie, bo to też będzie ważne i, i tak sobie z tym lecieć. Okej, okay, czyli jeśli dobrze zrozumiałem, co, co teraz e, powiedziałeś i przed chwilą, jeżeli mam mało czasu, to dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, po prostu czysty trening siłowy bez jakiejś tam e, bawienia się w periodyzację tego treningu siłowego. Jeżeli mam więcej czasu, to, to, to zaczynam się z tym bawić, tak? Dobrze zrozumiałem, mm, czy nie? Tak, poniekąd. Jeśli masz mało czasu i te dwie są dwie jednostki. Treningu siłowego, to, to ja bym po prostu robił tą, tą siłę, trochę mocy. Czyli, no, załóżmy, podam prosty przykład, ok? Przysiad albo półprzysiad przysiad, od 1 do 5 powtórzeń, może nie od 1, bo, no, ale od 3 do 5 powtórzeń. Drugie, przy, drugie ćwiczenie, martwy ciąg albo trap bar, też w takim zakresie powtórzeń. Trzecie ćwiczenie, jakiś ciężki split skład, może bardziej troszkę z większą objętością do 8 powtórzeń. Trzy ćwiczenia i masz zrobiony trening. I trzymać się wysokich obciążeń, no bo siła jest bardzo wdzięczna i możemy ją mocno wytrenować. I szkoda czasu tracić tutaj na jakieś inne zabawy, kiedy, kiedy zależy nam na tej sile i wystarczy to, żeby to utrzymać. A jeśli masz mało czasu, to, to rób tylko to. Jeśli mamy dużo czasu, no to już fajnie się pobawić, zaplanować ten trening tak, żeby on miał ręce i nogi, eee, sobie zaplanować, kiedy robimy tą siłę maksymalną, kiedy będziemy robić moc i tak dalej. Mogą to być trzy jednostki treningu siłowego, jeśli ktoś. Eee, ma po prostu taki czas i, i jest w stanie to zrobić. No ale to też trzeba zgrać właśnie z treningami rowerowymi i, i celem tak naprawdę. Jak najbardziej zgadzam się w 100%. Powiedz mi, słuchaj, porozmawialiśmy sobie troszeczkę o tym, kiedy można podziałać więcej, kiedy mniej, ale jak potem to wdrożyć wszystko w taki typowy plan przygotowania wytrzymałościowego, czyli mam ileś tam jednostek treningu kolarskiego opartego chociażby pomiar mocy, pracuję w danym tygodniu nad wytrzymałością, na przykład nad wytrzymałością siłową, nad czymkolwiek, chcę jeszcze potrenować siłowo. Czy są jakieś ważne aspekty, ważne rzeczy, o których trzeba pamiętać wplatając ten trening, że na przykład, nie wiem, w któryś dzień przed jakimś treningiem nie warto trenować siłowo, a przed jakimś warto. Masz jakieś takie wskazówki uniwersalne? Tak, wiem o co Ci chodzi. Nie? Jak tutaj połączyć po prostu ten trening wytrzymałościowy na rowerze czy bieg z treningiem siłowym i, i tutaj też no, to jest trudna kwestia, bo, bo mamy coś takiego jak ten efekt interferencji, czyli nakładania się tych adaptacji fizjologicznych, które wynikają z treningu siłowego na trening wydolnościowy albo odwrotnie. I tutaj największe niebezpieczeństwo jest, kiedy robimy załóżmy trening siłowy w porach przed południem, czy gdzieś tam rano, i zaraz idziemy gdzieś na rower po południu. To prawdopodobnie te adaptacje, czy ten taki wyrzut hormonów, i tak dalej, który zrobiliśmy dzięki treningowi siłowemu, zostanie poniekąd zaburzony i zahamowany przez trening wydolnościowy, wytrzymałościowy, bo rządzi się troszkę innymi prawami. I. Jeśli byśmy chcieli totalnie jakby zmaksymalizować oba treningi, no to idealnie by było to robić w inny dzień. No ale wiem, że czasami też tak nie ma po prostu opcji, więc minimalnym czasem pomiędzy dwoma rodzajami jednostek oznacza się 8 godzin, gdzie no to jest taki minimalny czas, żeby, żeby zbytnio nie zaburzać jednego treningu drugim. Mhm. Myślę, że dobrze, że to powiedziałeś, bo ja często spotykam się z takimi opiniami, które zazwyczaj nie są poparte żadnymi badaniami czy, czy żadną literaturą. że no, ja robię trening siłowy 15 minut przed wytrzymałościowym, bo to wtedy fajnie wpływa na tą wytrzymałość i tak dalej. To są raczej takie rzeczy gdzieś tam po prostu wyssane z palca i powielane przez brak pokolenia, prawda? przez latanie, a to taki brak świadomości, a to trzeba wziąć pod uwagę, tak jak mówisz, nie, chociażby wyrzut hormonów, te adaptacje, które są potrzebne, że jednak po tym, treningu siłowym, jak chcemy zrobić następny, to nawet fajnie by było zrobić jakąś drzemkę dłuższą, mnie, żeby pozwolić temu organizmowi się zregenerować, ale mówisz, że jakby jeżeli to jest oddzielone nocką, to nie ma żadnego problemu, nie trzeba się tym wtedy przejmować, tak? Nie, o ile ta objętość i intensywność też nie jest zbyt duża, bo no to też już no, rozumiesz, nie? To jeśli będzie większa hmm. objętość, no to już trzeba będzie troszkę tylko no, pojęcie wielkości objętości też jest względne. To zależy od, od tak. zawodnika, i też stopień wytrenowania na to będzie miał wpływ, bo u osób mniej wytrenowanych ten efekt nakładania się tych adaptacji jest zmniejszony, ponieważ u nich wystarczy ten bodziec taki lżejszy i nie będzie to się aż tak nakładało na siebie. Natomiast u osób bardziej wytrenowanych, które już jeżdżą, trenują kilka lat, to coraz mocniej trzeba dbać o to. No, to jest to, co powiedziałeś to jest często zauważane, że osoba, która zaczyna jest początkująca, to w zasadzie nieważne, co zrobi, ona i tak będzie się poprawiać i będzie odnosiła polepszenie swoich wyników i na to nie ma po prostu rady, że w pewnym momencie to zaczyna hamować. Jeżeli chciałbym wprowadzić taki trening siłowy do swojego planu, to od czego warto by było zacząć w kontekście no raczej nie robi się tak, że się wchodzi na siłownię i bierze się od razu największy ciężar i robi te pięć powtórzeń. Co byś polecał wszystkim, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z treningiem siłowym? Polecałbym się nauczyć ćwiczeń na spokojnie i takiej kontroli ruchu. Hmm, czyli co tutaj mam na myśli, po prostu takiej swobody i tej pewności, że wiem, że wykonuję ćwiczenia dobrze, czyli no tutaj albo, albo się posiłkujemy poradnikami na YouTube, albo, albo prosimy o pomoc do doświadczonego kolega albo trenera i gdzieś tam po prostu uczymy się tych ćwiczeń i nabywamy tej takiej takiego poczucia naszego ciała zarówno w przestrzeni, jak i no bo wiesz o co chodzi. Niektóre osoby po prostu mhm. nie wiedzą czasami, która to jest prawa ręka, jak coś trzeba zrobić albo w którym kierunku się schylić, zgiąć. No, to są takie, takie rzeczy, nad którymi pracujemy przez pierwszy miesiąc, czyli robimy proste rzeczy. Ja tutaj pracuję też dużo na tempie, czyli gdzieś tam zwracam uwagę na, na, wolny, na wolną fazę ekscentryczną podczas przysiadu, żeby, żeby ta osoba w miarę zapamiętała, jaki ruch ma wykonać. Nie robię bardzo dużo tych powtórzeń, bo kiedyś był kult, że jeśli uczysz się techniki, to musisz robić 15 powtórzeń. No nie do końca musisz to ćwiczenie wygląda, wykonać ze świadomością, powoli i dokładnie, więc jakby to jest taka pierwsza wskazówka, czyli robimy coś z maksymalnym zaangażowaniem. Powoli, dokładnie uczymy się ćwiczeń i dopiero później przechodzę do, do, do kolejnej fazy. No, to też z tymi powtórzeniami nie? i ilością, to przez długi czas to się trochę zmienia teraz. Ale przez długi czas było podejście, że w ogóle, jak się trenuje e, sport wytrzymałościowy, to trzeba tych. Powtórzeń w treningu siłowym 30-60 e, na Ja zresztą od mojego pierwszego trenera no, takie rozpiski otrzymywałem. Obóz sta stacyjny, gdzieś tam 16 różnych ćwiczeń, każde na maszynie i po 30-40 powtórzeń w każdym ćwiczeniu. Nie? No, było ciężko, nie? ale na tym, że było ciężko, to zazwyczaj się kończyło, bo. Tak patrząc na to z perspektywy czasu i, i wiedzy, którą w międzyczasie zdobyłem, to raczej większego sensu to nie mało, chyba że o czymś, e, o czymś nie wiem. Będąc przy treningu siłowym, nie sposób nie wspomnieć o takim treningu ogólnorozwojowym, można powiedzieć funkcjonalnym i takim mitycznym core, który w środowiskach właśnie sportów wytrzymałościowych jest mm, bardzo wychwalany i bardzo, że tak powiem... E, uważany za złoty złotego grala, e, jeśli, jeśli dobrze użyłem tego stwierdzenia. To ostatnio bardzo fajny post w mediach społecznościowych napisałeś właśnie o ćwiczeniach cyrkowych. Co w ogóle e, sądzisz na temat ćwiczenia koordynacji, równowagi właśnie na, na, na swizzbolach, na piłkach bosu i tak dalej, w kontekście uprawiania kolarstwa, biegania, triatlonu? Generalnie już, już kiedyś jakby poruszyłem ten temat na blogu właśnie w, jakby na drugim roku studiów, ale wtedy to było bardzo, bardzo takie pobieżne, no ale zastanowiło mnie to, nie? no bo jednak dużo był taki kult i gdzieś tam tego treningu na, na piłkach, stanie na piłce, wskakiwanie na piłce, jeszcze żonglowanie i to był załóżmy właśnie taki trening na siłowni, wielu sportowców tak naprawdę. Ja też to na początku, jak byłem w gimnazju, robiłem, no bo śledziłem gdzieś tam bardziej doświadczone osoby i popularne osoby. Natomiast no, pytanie, co my chcemy tym wszystkim osiągnąć, bo musimy się zastanowić, co tak naprawdę daje nam transfer umiejętności na nasz sport, czyli na rower, czy my chcemy tutaj osiągnąć jakąś stabilizację? Jeśli stabilizację, to czy wiesz, jak mocno zaangażowane są Twoje mięśnie stabilizujące podczas tych ćwiczeń, a jak mocno podczas siłowych? Było udowodniono, że tylko ciężki przysiad wywołuje zwiększoną aktywność mięśni gdzieś tutaj popularnego korczy korpusu w porównaniu do, do przysiadu na bosu, Więc to też jakby no jest porządny argument, żeby, żeby tego nie robić. To te ćwiczenia na niestabilnym podłożu mają swoje zastosowanie w rehabilitacji. O tym też Ty na pewno masz dużo większe pojęcie niż ja, i, i to też o tym wspomniałem na blogu. Natomiast na pewno nie jest to coś, na pewno to nie jest święty graal, którego bym tak traktował. Jest, jest to zastosowanie, tak jak mówiłem, w rehabilitacji, na pewno nie do niedokształtowania mhm. siły i stabilizacji. Mhm. Jak najbardziej się zgadzam w rehabilitacji, piłka bosu czy czy chociażby swiss ball jak najbardziej ja zresztą też sporo czasu spędziłem na tej piłce próbując tam się utrzymać robiąc przysiady bo tak jak mówisz obserwowało się bardziej doświadczonych ludzi potem taki jest troszeczkę mindfuck, kiedy już człowiek zdobywa jakąś wiedzę i wie, że to nie do końca ma sensu a widzi, że to osoby nadal to robią i ja często się zastanawiam po co czy to może faktycznie ma w takim sporcie na najwyższym poziomie jakieś przełożenie czy może to jest jednak znowu zrobione tylko dlatego, bo to są jakieś powielane mity? Myślę, że przede wszystkim w sporcie amatorskim warto skupić się na tej sile, nie? No, na dokładnie. tym, żeby zrobić dobry, mocny przysiad, a ewentualnie ta piłka może być jakimś tam dodatkiem zabawy, czegokolwiek. A jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że piłka mi się zawsze kłóciła z jednym, w kontekście kolarstwa przynajmniej. My w kolarstwie nie mamy niestabilnego podłoża pod stopami, nie? Tak, dokładnie. To jest, to, to jest błędna interpretacja dyscypliny sportowej. Dokładnie. Dobra, e, idziemy dalej w takim razie. E, porozmawialiśmy sobie już troszeczkę o mitycznym korm. Mam nadzieję, że wielu rozjaśniło. Może troszeczkę wywołamy burzę, bo myślę, że jest to nadal, w, y, nadal gdzieś tam w naszym środowisku przede wszystkim kolarskim mocno praktykowane i wielu trenerów to stosuje. Mam nadzieję, że to uruchomi jakąś dyskusję czy zastanowienie się też nad tym, czy w ogóle ma to sens. E, mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Jak trening siłowy, troszeczkę o tym już powiedzieliśmy. Jak trening siłowy wpływa na produkowaną moc? Czy jesteśmy w stanie właśnie tym treningiem siłowym poprawić sobie wyniki nie tylko mocy maksymalnej, ale w ogóle jakąkolwiek moc, czy to, na przykład 20-minutową, 5-minutową, 60-minutową w kolarstwie? Ma to jakieś przełożenie, czy raczej tylko w tych krótkich okresach czasowych? Mm, ma to przełożenie. Gdzieś tam są, są nawet różne badania, które udowodniły, że i w sportach o, długiej, o długim czasie trwania, niskointensywnych, jak właśnie maratony, gdzieś tam kilkadziesiąt minut, ten trening siłowy miał przełożenie, no bo po pierwsze zwiększyła się ta ekonomia, czyli spadek potrzebnej energii. Ludzie po prostu nie tracili tyle energii na ten sam trening, co wcześniej przed treningiem siłowym, więc to jakby był na pewno plus. No, moc to też jest praca przez czas, czyli wykonaną pracę, i tą pracę również możemy zwiększyć, czyli nasz rozwój siły w czasie również możemy zwiększyć, trenując na siłowni, jeśli mamy tam dobrze zaplanowany ten trening i trenujemy na odpowiedniej intensywności. Po trzecie, moc to również też jest no, siła razy prędkość, więc, żeby zwiększyć moc, czyli Yy, nasze waty, na przykład, które kierujemy gdzieś tam w pedały w korbę, no to możemy zwiększyć to poprzez zgenerowaną siłę i poprzez zwiększenie szybkości, czyli kurczliwości, i tak dalej. No to myślę, że jest oczywiste, że to również możemy yy, gdzieś tam poniekąd wzmacniać na siłowni, i co jest ważne, że te adaptacje fizjologiczne mają przełożenie, no bo to jednak yy, pracujemy tutaj nad funkcją naszej tkanki mięśniowej układu nerwowego, a i to ma przełożenie na sport bo ludzie też błędnie interpretują to, że musimy trenować w pozycji specyficznej dla sportu podczas gdy to bardziej ta fizjologia i ta adaptacja tkanki mają przełożenie na sport. Mm -hmm. Okej, okay. świetnie, dzięki za, za wyjaśnienie. Znowu pojawił się ten aspekt ekonomii ruchu. Uważam za bardzo ważny, znowu w tych sportach wytrzymałościowych. Jeżeli przeliczymy sobie ilość obrotów korbą, czy ilość depnięć w podłoże podczas maratonu, to są naprawdę tysiące ruchów, nie? Tam minimalna zmiana naprawdę wpływa pozytywnie, tak jak się szuka gdzieś tam chociażby w Triathlonie, ciągle tych kilku wat aerodynamiki, kupując jakieś drogie komponenty czy czy szukając jakichś, nie wiem, kółek do przerzutek za 1000 zł, które będą się o 3 waty lżej kręciły, warto zwrócić uwagę na to, żeby może trochę popracować siłowo, co pozytywnie wpłynie na, na, na wykorzystanie tej energii, nie? którą dostarczamy Dokładnie. do naszych Jest miejsc. Jest jeszcze jeden aspekt, ja... przepraszam, że Ci przerwę. Mhm. Jasne. Yy, no bo prost, prosty przykład i logiczny. Jeśli w czasówce 5 minut, czyli w teście 5 minut generujesz 400 czy 500 wat, i, I to jest Twoje 100%. Będąc silniejszym, yy, trenując odpowiednio, prawdopodobnie będziesz w stanie wykonać nieco więcej, więc yy, ten jakby próg Twój siłowy, próg tego zmęczenia może się trochę przesunąć. I to poniekąd też się przekłada na, na dłuższe odcinki czasowe. Może im dłuższy wysiłek, to nie będzie miało aż tak bardzo dużego znaczenia, ale im ten wysiłek jest troszkę krótszy, to, to na pewno to ma większe znaczenie. No w przypadku chociażby maratonów czy, czy XC ten wyścig zazwyczaj składa się z takiej mieszanki średniej intensywności z bardzo wysoką, właśnie gdzieś tam na, na poziomie maksymalnego pułapu tlenowego, więc jeżeli to tak pozytywnie wpływa na moc pięciominutową, która jest mega istotna w XC, to, to moim zdaniem jak najbardziej jest to argument za tym, żeby zacząć trenować siłowo. Zresztą to, co też wspomniałeś, nawiązuje może trochę do tego, że no, pułap tlenowy jest ciężko przesuwać w górę nie? W, w, przy pewnej granicy. Ta siła chyba trochę łatwiej idzie, moim zdaniem, przynajmniej dla osoby, która nie jest doświadczona w treningu siłowym. Natomiast pułap tlenowy no, jest y, dużo uwarunkowany genetycznie. Możemy zmienić, y, jeśli ktoś jest początkujący, no to wiadomo, tam kilka procent jest y, możliwość, żeby to, to podwyższyć. Natomiast u osób wytrenowanych no, tutaj już, już bardziej ta ekonomia i inne czynniki wpływają. No, jak już się dojdzie do tych 60 ml, nie na minutę, to, to ciężko to przesunąć o każdy 1-2 ml na, na, na minutę więcej. Jakie widzisz największe błędy u swoich zawodników, u osób, które prowadzisz, albo u osób, z którymi zaczynasz współpracę, analizując ich wykonaną pracę? Na co trzeba uważać, co Twoim zdaniem negatywnie wpływa na rozwój sportowy? To, o czym po pierwsze to, o czym powiedzieliśmy, czyli brak świadomości, gdzieś tam przez to też błędne planowanie, bądź kompletny jego brak. Bo hmm, wiele osób ma plan treningowy na, na rower, albo mniej więcej wie, że tam robi tempówki albo interwały, ale na siłowni, no to co przyjdę, zrobię tam ileś przysiadów, czymś tam pomacham bez konkretnego planu. A to też ma no, ogromny wpływ. Jeśli mamy konkretnie sprecyzowane, co robimy na treningu tego miesiąca, co robimy mniej więcej za miesiąc, albo nad jaką zdolnością będziemy pracowali, to to również łączy się i przekłada gdzieś tam na, na nasze wyniki. Więc, więc ten brak świadomości, brak konkretnego planu treningowego to myślę, że, że jest najczęstszy błąd. No, ale to wynika też, no to jest normalne. Ludzie, jeśli ktoś się nie wgłębia w temat, to po prostu nie wie, jak, jak to robić, więc robi tak, jak potrafi, albo to, co widzi, właśnie na Instagramie albo na YouTube. Mhm. Ja myślę, że to jest trochę problematyczne, właśnie, nie? że na Instagramie tak dużo rzeczy jest pokazywanych i przez to potem. Dużo ludzi to kopiuje i nawet nie mówię o zawodnikach, ale też o specjalistach, którzy gdzieś tam jakieś cudowne ćwiczenia yy, kopiują bez kontekstu, nie? Bez zastanowienia się na co to ma pomóc i warto no to uważać chyba, nie? Lepiej poznać podstawy sportu i, i sobie tam kombinować we własnym zakresie niż kopiować gotowe rozwiązania. No i to co powiedziałeś planowanie. Mega istotna rzecz zarówno w kontekście treningu siłowego, jak i wytrzymałościowego, zarządzania obciążeniem. Trening siłowy też Mimo wszystko wywołuje nie? jakieś obciążenia, jakąś potrzebę regeneracji. To nie jest tak, że jeżeli my uprawiamy, załóżmy, bieganie długodystansowe, czy triatlon, czy kolarstwo, to ten trening siłowy to jest rzecz, która nie wywołuje w naszym organizmie żadnej zmiany. Nie? To trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli miałbym, e, miałbyś dać jakąś prostą radę osobie, którą spotykasz i pyta się, jak trenować zdrowo, jaka by była Twoja rada? Jedna najprostsza: jak trenować zdrowo? Mhm. Hmm, ciężkie, cięż, ciężkie pytanie, żeby odpowiedzieć jednym, jednym zdaniem, nie? No, Możesz rozwinąć. Ja myślę, że musisz, trzeba trenować wszechstronnie. Nie można mieć klapek na oczy i patrząc tylko na swoją dyscyplinę sportową, jeśli patrzymy na zdrowie, bo każda dyscyplina prowadzi do pewnych adaptacji niekorzystnych dla zdrowia. No, jak wiemy, jeśli siedzisz dużo na rowerze, to dalej siedzisz w pracy, siedzisz gdzieś tam, powstają przy pewne ograniczenia. W stawie biodrowym, skukowym, no to jest normalne, więc, więc zadbajmy o takie wszechstron, na strony podejście, tak? Czyli zadbajmy o ten zakres mm. ruchu w naszych stawach, o taką globalną mm, umiejętność ruchu, czyli to, co, o czym mówiliśmy wcześniej, żeby nauczyć się po prostu ruszać. Mm, I prosty trening, wszechstronny, i, i to by było, myślę, moja odpowiedź. I będzie działać, nie? Dobra, świetnie, bardzo dziękuję Ci e, za tą radę. Zmierzając ku końcowi powoli, chciałbym, żebyś polecił mi, mi, naszym słuchaczom, jakąś ciekawą książkę, którą ostatnio przeczytałeś w kontekście treningu, może jakiś odcinek podcastu, wideo, film, webinar, cokolwiek jeśli chodzi o książki no to ostatnio siedzę tylko w książkach treningowych Gdzieś tam dawno czytałem ostatnio taką normalną książkę mam nadzieję, że to się w przyszłości zmieni, ale na razie muszę się dużo uczyć I jeśli chodzi o treningowe no to jest taka ogólna treningowa, która służy mi jako kompedium wiedzy i myślę, że tam jest no naprawdę Żałuję, że nie trafiłem na tę książkę wcześniej, bo kupiłem ją dwa lata temu i czytam ją do dzisiaj. Jest to Strength and Conditioning for Sports Performance Jana Jeffreisa i Anna i Jeremy'ego Muda, jeśli dobrze to powiedziałem. No to jest taki kompletny przewodnik dla trenera. Tam jest wszystko od strony fizjologicznej, biomechanicznej i nawet praktyczne przykłady w przygotowaniu motorycznym, naprawdę do każdej dyscypliny sportowej. Jeśli chodzi o kolarstwo, to myślę, że kojarzysz i, i na pewno ona z niej dużo wyciągnąłem. To jest Training and Racing. Yy, tak, dobrze mówię? Training and Racing tak, with, power meter. with Power Meter. Tak, Andrew tak, tak, Kogana, tak, tak. nie? I Hunter. Tak, świetna książka. Tak, no to, to tam też jest super wytłumaczone, jeśli chodzi o trening wytrzymałościowy na rowerze, użycie pomiaru mocy i itd. Polecam Twoje podcasty, bo mega świetna robota, i bardzo miło się Dziękuję tego bardzo. słucha, jeśli gdzieś wychodzę na spacer czy gdzieś idę. Eee, także na pewno to. No co? Pole mogę też polecić. Tam moje, moją stronę mojego bloga Train for Skills. Jeśli chcecie zobaczyć jakieś wskazówki treningowe bądź też mam takie mini szkolenie online, no to, to znajdziecie to na mojej stronie. Ja polecam, bo fajne rzeczy tam są i też często podrzucam czy to podopiecznym, czy gdzieś tam osobom, które się pytają, bo naprawdę wartościowy blog. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie był na Twoim blogu, na Twoich szkoleniach online, czy, czy też nie korzystał z Twoich gdzieś tam produktów, to polecam, bo naprawdę są fajne. A też zresztą niedawno prowadziłeś warsztat nie? z przygotowania fizycznego tak, w kolarstwie. Tak, robiliśmy to. Jak poszło w ogóle? Fajnie, chociaż no to, to jest taki czas, gdzie teraz no wiesz, ciężko jest coś takiego robić, mhm. ale, no, ale były osoby chętne, które bardzo z dużym zaangażowaniem nawet wzięły w tym udział, więc bardzo się z tego cieszę, bo, bo było to szkolenie skierowane dla sportowców. Myślę, że, że mało jest takich warsztatów, gdzie po prostu. Chcieliśmy właśnie pracować nad tą świadomością, czyli po prostu powiedzieć, dlaczego, jak to, jak to widzimy z naszej perspektywy trenerów, ponieważ był ze mną również Maciek Jeziorski. On, on też fajnie to powiedział z strony takiej cross-country, od swojej strony, ja bardziej od strony siłowej. I, I zrobiliśmy taką część teoretyczną, część praktyczną, więc myślę, że te osoby gdzieś tam zyskały troszkę na wiedzy i mają większą świadomość w treningu. No, bardzo fajnie, że coś takiego powstaje, bo tak jak powiedziałeś, po pierwsze dla sportowców jest tego mało, a po drugie w ogóle w sportach wytrzymałościowych, szczególnie w kolarstwie, no jest bardzo biednie, jeżeli chodzi o warsztaty jakiekolwiek szkolenia. Nie wiem z czego to wynika. Być może trochę, że te środowisko jednak kolarskie jest bardzo hermetyczne chyba. Nie wiem, jak to wygląda przynajmniej w tych bardziej ekstremalnych odmianach, ale kolarstwo szosowe, maratony XC i tak dalej. To jest środowisko, gdzie raczej każdy wie wszystko na każdy temat i nie chcę tu nikogo obrazić, ale to jest już nasza po prostu taka trochę tendencja. A uważam, że warto się doszkalać. Nie? Od ludzi, którzy coś tam, coś tam wiedzą. I mam nadzieję, że też będą jakieś takie szkolenia warsztaty powstawały coraz częściej, bo to buduje lepszą świadomość sportowca. Dobra, e, ostatnie pytanie mam do ciebie. Kto powinien być jednym z kolejnych gości tego podcastu? Jak uważasz, kogo chciałbyś ty usłyszeć, kogo warto by było posłuchać, albo kto ma coś ciekawego do powiedzenia? Mm, niech Ja bym bardzo chciał usłyszeć mm, kogoś, kto pracuje na wysokim poziomie w sporcie wytrzymałościowym, bo, bo jakby, no nie wiem, albo ja nie znam, albo gdzieś tam te osoby się ukrywają, albo pracują tak gdzieś po cichu i są bardzo skromne. Natomiast no, no brakuje mi takiego kontaktu z tymi ludźmi, i gdzieś tam próbowałem się gdzieś dobić, ale ciężko po prostu albo, albo nie dostaję odzewu, albo po prostu ciężko się z nimi skontaktować. Więc jestem ciekawy, kto pracuje po prostu z ludźmi, którzy trenują tylko sport wytrzymałościowy, gdzieś tam na jakimś szczeblu, już powiedzmy y nieco wyższym czy krajowym, żeby zobaczyć, jak to wygląda mhm. z ich strony. I, i nie, nie mogę ci powiedzieć, kto to jest, bo po prostu nie wiem, ale. Bardzo chętnie bym. Chciałbyś kogoś usłyszeć. Sobie. Dokładnie. Bardzo możliwe, że jedna z takich osób się pojawi. To jest, już gdzieś tam wstępnie rozmawiałem. To też słuchaczom od razu możemy powiedzieć, że jednym z kolejnych gości, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i się dogadamy z terminem i znajdziemy chwilę czasu, będzie Tomek Kowalski z Trinergy. To jest trener triatlonu. On tam naprawdę na wysokim poziomie przygotowuje już zawodników. Też będę próbował uderzyć do kilku osób z kolarstwa, z wysokiego poziomu, ale zobaczymy, bo no znowu tutaj się odzywa ten aspekt tego, że to środowisko jest mocno hermetyczne, mało w ogóle się wie o czymkolwiek, nie? To tak wszystko jest ukrywane w tajemnicy. Nie, musi no musimy zacząć mówić i rozmawiać, bo to tak, tak nie może być. No dokładnie, w sportach siłowych i w ogóle w takim fitnessie to jest już bardzo fajnie spopularyzowane, nie? Tam każdy z każdym dyskutuje, rozmawia, nie zawsze może na wysokim poziomie i z wysoką kulturą osobistą, ale tych rozmów jest dużo, tych szkoleń, warsztatów jest masę, a u nas w tych sportach wytrzymałościowych nadal jest niestety bieda, nie? Tak, także I myślę, czekam, że to jest czekam na ten podcast. Zobaczymy, może coś się uda. Dziękuję Ci bardzo Artur za dzisiejszą rozmowę, polecam wszystkie Twoje produkty, blogi i tak dalej, zachęcam wszystkich słuchaczy do sprawdzania, bo naprawdę tak jak wspomniałem ciekawe rzeczy. Dziękuję Ci za krótki dosyć, ale myślę, że treściwy wywód odnośnie siły w sportach wytrzymałościowych, mam nadzieję, że wszyscy z tego trochę wyciągną. No i co? Życzę powodzenia w rozwoju treningowym, w rozwoju sportowym. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję, Tomek, za rozmowę. Bardzo mi było miło i, i mam nadzieję, że. Do zobaczenia. Dzięki również.